Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Futerboxa. Dzisiaj jesteśmy sobie na testowym świecie. Wykombinowałem coś takiego, tu są fany, które pchają te wszystkie mobki tam. Niektóre mogą słabo pchać, ale jak się przesuną, to już po prostu lecą. Niektóre mają zwiększony mob fan upgrade, czyli po prostu to, jak się tu wszędzie da po 10, bo się tylko tyle mieści. To po prostu to już będzie miało daleki zasięg i one tam będą fruwać. Tam jest aktywator, który, że nie trzeba po prostu stać przy mob spawnerze. Tutaj natomiast są spikesy, które po prostu, kolce, które zabijają mobki, a tu są pobieracze. Tutaj dają fluid, czyli akurat expa nam tutaj ściąga w dół. Można też zrobić tanka w ten sposób. Czy wiecie, chyba to tak będzie działać, nie? Nie tak, tylko zepsułem. Dobra, w dół będą itemy, a tutaj na przykład w sołd, to będzie to? Fluid? Nie sołd, tylko west. Tak, west. To będzie fluid. No i to na boki. A diamentowe skrzynie też można podłączyć. To złoto ja tu po prostu nawściepałem, żeby przetestować. Ale tak się to ma, no. Na netherracku się respią. Można jeszcze przetestować. Tylko, że mi tu będzie teraz. Teraz mi tu będzie cały czas naparzać ten wiatr. Można by było jeszcze przetestować. Fuck. Dobra, ja się tu zrespię. Można by jeszcze przetestować. Po prostu spawnerów więcej, na przykład taki rządek. Jeszcze bym sobie to chciał pyknąć. Tylko oczywiście muszę zrobić tak. Nether Star. Iron. Coś tam. No i pigmen. Aha, no i egg. Dobra. No i crafting też się by przydał. Nie wiem czemu, nie wiedzieć czemu, po prostu nie mogę po prostu wziąć spawnera z tego. Dobra, mniejsza o to. Tak, monster spawner. Przetestujemy sobie na paru. Na przykład zróbmy sobie. Ja będę mógł zrobić 4. Chyba 4? Nie, bo jeszcze będę potrzebował na jajko. Czyli będę potrzebował. Chwila. Będę potrzebował. Aha, bo cztery są. Czyli będę mógł zrobić dwa. Bo dwa spawnery. Tak? Bo dwa spawnery. I dwa takie jajka do tych. No, czyli po dwa, no. Będę mógł zrobić dwa, więc zobaczmy, jak działa to z dwoma. Jeszcze tam powinno się zwiększyć, zrobić te upgrade'y takie, powsadzać. No ale trochę tego tutaj pozdobywało. Tych gold nuggetów, to jest od początku. A nie siedzę tu długo, także myślę, że fajnie, bo można sobie zrobić fabrykę lucky bloków, tak jakby. Także no, trochę tego potrzebujemy. Potrzebujemy przede wszystkim żelaza. Ja nie będę polegać na minionach, tylko teraz sam się wybiorę do jakiejś kopalni. Tam w tym cave'ie, jak wyszliśmy koło tej lawy, był kanion, także tam sobie pójdziemy, to na pewno. Coś mi się tu z green screenem robi. Dobra, walić. Pójdziemy sobie na pewno do kopalni. Będziemy potrzebowali bardzo dużo, tak. Najpierw zobaczmy sobie fan. Tak, bardzo dużo żelaza. I to. Piórka, to jest problem, to jest problem. Żelazo, piórka. I co jeszcze? Nie mam spikes. To chyba żelazny miecz, tak? No to także bardzo dużo żelaza, bardzo dużo żelaza. Tank. Szkło, to tam nie jest problem. O, tu może być problem z tym. I absorption hopper. No, z Eye of Ender może być problem. No, to będzie kolejny, ale na pewno sobie wykonamy już ku temu, że tak powiem, kroczek i sobie pozdobywamy żelazo w tym odcinku. Także to będzie na pewno priorytetem dzisiaj.
I sobie taką fabryczkę złota zrobię. Nic nie zrobiłem poprzedniego odcinka, bo po prostu się skupiłem na tej fabryce. Jakoś nie chciało mi się też siedzieć i coś robić. Także tak się to ma. Nie zapomnijcie o tym kciuku w górę, jeśli się spodobał, bo to może mi pomóc w zasięgach, przynajmniej te komentarze przede wszystkim. Bardzo lubię czytać komentarze wasze, także nie zapomnijcie o tych komentarzach, jeśli macie jakieś porady. Ja myślę, że tą fabrykę złota sobie w ten sposób zrobimy. No i ekspatek teoretycznie też to jest fabryka, więc ekspiarko, grinder. Dobra, żelaza bardzo dużo potrzebujemy, także nie mogę ominąć żadnego. Redstone. Redstone'a też bym nie omijał. Mam trochę go, ale to nie zmienia faktu, że mogę go potrzebować w dużo. Dobra. Węgiel tam. O, tu jeszcze jest żelazo, nice. Nie ma już więcej. No more. Dobra. Dobra, 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 tu już nic nie ma chyba. Węgiel. A zdobyłbym sobie ten węgiel, bo też tak na przepalanie zbytnio chyba tam węgla nie mam. Teraz jak się już poprzepala. Dobra, tego redstone'a już sobie daruję. Teraz jak już się poprzepala ten kamień, co tam się przepala, to będę mógł potrzebować, ale to tylko trochę. Dobra. Hop, hop, hop. Ale w sumie to miniony też mogą kopać. Kurde. Wiecie co, ja sobie przejdę na peaceful, bo one strasznie dużo zżerają. Dobra, strip mina zróbcie sobie. A zróbcie tu. Zróbcie tu. Zróbcie tu. I zróbcie tu. Kopcie mi to, bo będę potrzebował po prostu stone'a. A tam muszę też przejść jakoś. Ej, se tu postaw coś. No, do pracy. Nic nie robicie. Spaliło się żelazo chyba. Dobra. Dobra. A w ogóle tą windę wyrobię właśnie z andensitu i tego. Tego bloku, czy szarego, czy któregoś, nie wiem, ale z któregoś z tych bloków, bo w sumie tak nigdy z nich nic nie robię, a mam tego, do mnie tylko zawala ekwipunek, a nie są one aż takie złe w wyglądzie, więc dioritu, a więc uznałem, że sobie coś z nich pobuduję, a tutaj teraz wykorzystuję, bo nie mam w sumie innych bloków budulcowych. Niech miniony mi też szukają rzeczy. Może jakieś diamenty wpadną akurat. To będzie spoko. Ale no na żelazie mi najbardziej zależy teraz. No i te piórka mogą być problemem. Mam nasionka, mogę sobie zrobić farmę kur taką prowizoryczną na początek. Tam jest żelazo jeszcze. No i jakoś to będzie, myślę. No jeszcze te endermany. Endermany będę musiał popolować po prostu. Ewentualnie licz na lucky bloki. Ale to nie wiem. Z lucky bloków też wypadają, więc w sumie może bym na lucky blokach jakoś to zdobył. O, tu jest żelazo, dobra. Raz, dwa, trzy. Przebijam się teraz tam. Dawaj mi żelazo. Dawaj mi żelazo. Jasne, mogę sobie zrobić fabrykę żelaza, iron golemów. Nie, nie, nie ma niestety jajka spawnującego iron golema, bo iron golema robi się z tego, no. Iron golema robi się z bloków irona, nie? No i nie ma jajka spawnującego iron golema. Jakby było, to bym sobie zrobił najpierw spawner iron golemów, fabryczkę, taką jak zawsze robię. No i bym sobie pyknął. Może jeszcze znajdę jakiegoś moda, który to dodaje. O kurde, mam nadzieję, że miniony mi tu nie przylecą. Może dodam sobie jakiegoś moda, który jednak inny, łatwiejszą formę tych spawnerów dodaje, w sensie craftowanie. Może. Może jak się wkurzę, ale i tak muszę zrobić te kolce i to wszystko. Także ten
Także teraz zbieramy żelazo na to, a spawnery może zmienię, może sobie znajdę jakąś modyfikację, bo farma żelaza też by się przydała, bo ja nie jestem graczem tego typu, co tak hard po prostu tryharduje i chce sobie kopać to żelazo, wszystko, nie? Widzicie, że ja sobie ułatwiam życie minionami i tak dalej, bo mi to nie sprawia radości, lubię zwiedzać, walczyć i tak dalej, a takie fabryki po prostu mi ułatwią życie i sprawią, że będę miał stały dostęp do tych surowców. Więc chcę sobie to tak po prostu zrobić. Dobra, co wy tu odkopałeś? O, nice, nice, nice. Może taki kejwik dziwny. Dziwny kejwik. Tu coś też jest. Ja sobie to wykopię. Ja sobie to zbieram, bo to jest chyba amber właśnie. One mi to kiedyś parę razy zebrały już. A tu co jest? Znaczy się to wygląda, jakby miało coś być, ale taki mały cave czy coś? Nie wiem, ale żelazo sobie. Tfu, węgiel sobie też wykopię. O, już masz dla mnie itemki, spoko. Zaraz wam rozkażę, żebyście kopały dalej. 64 i 6 żelaza. No spoko, to już jest coś. Nie powiem. Ale w sumie jakbym miał fabrykę żelaza, to bym już nie musiał tego żelaza kopać. Ale będę potrzebował i tak na zabijarkę tych Iron Golemów, więc i tak to musimy wykopać, więc i tak ten odcinek ma sens. Dobra, to wy... W takim razie kopcie sobie oddzielnie co jedną kratkę dalej. Dobra. Wy sobie dalej kopcie. Ja sobie tam dalej będę szukał jakichś rzeczy. Tylko tu sobie powywalam na przykład. No, tego na razie nie potrzeba. Jak będę potrzebował, to po prostu mi rozkażę kopać po farmie tych rzeczy trochę. Burza. Dawno nie napotkałem burzy w Minecraft. Może zrobimy to w ten sposób, że będę chodził tutaj tymi tunelami i może jakiegoś kejwika tutaj znajdziemy. Na minimapce oczywiście, o to mi chodzi. A może jakbym się tak wkopał w górę. Wiecie co, ja już bym to dał do przepalenia, w sumie to jest bez sensu, żebym szukał. Niech one mi kopią. Może coś znajdą. Wygląda jakby coś było. Co tam masz u góry? Wow. Coś jest? Czy one tak po prostu wykopały coś? Jakiś węgiel albo coś? Nie, chyba coś wykopały, ale śmiesznie to wygląda. O, kopaliśmy się do, jak widać, naszego kanionu. Ludzie złoci, czy wy naprawdę nie umiecie sobie z tym poradzić? Po prostu. Załatajcie to. No by się z tym mordowały, by sobie swojego dirta wykopywały ciągle. Tak jak one się bagują często i mi po prostu tego dirta rzuca. No nie, no chyba śnisz, że mi to wyrzucisz tutaj. No, teraz możesz. No. No co? Gościu, o co chodzi? Nie wiem, dobra. Polać go. No. Ja nie wiem, czy ty mi chcesz wyrzucić, czy jak po prostu podejdę do lawy, dopiero chcesz wyrzucić. Ja nie wiem. A, cztery żelaza mi tylko dał więcej. Ale zawsze coś. Dobra, zmy sobie tutaj. Dobra, trochę. Pierwszy ten most zróbmy. W sumie to. Papa Minecraft, kończę serię, cześć. Kappa. Widzicie, ja mam keep inventory, jestem cheaterem, kappa. Wow! Okej, ja stąd spadam. Spadam stąd, ja się boję. Dobra. No to tak. To tu. Tu na pewno niech się to przepala, tu się niech przepala. Gdzie jest wolny piecyk? Dobra, tutaj sobie zwolniamy, tak. Tutaj sobie zwolniamy 10. Tu sobie zwolniamy 32, dobra. Stone niech sobie idzie tu, dobra. Tu sobie dajmy takie. I gitara. Tego jest strasznie dużo, to sobie weźmiemy. Gdzieś dajmy sobie skrzynkę na to. Ok. Ale gdzie tą fabrykę złota w ogóle? Będę potrzebował też netherraka, ale chyba na trawie też się będą respić. Znaczy po prostu na cobblestone. Też jest taka taśma, takie strzałki i one przesuwają moby i na nich się niby mogą respić też. Także to też jest opcja.
Ale to na spokojnie sobie zrobimy. Myślę, że jeszcze z nadspawnerem zadecyduję, ale już sobie jakieś tam wykminiłem po prostu, jakby to miało wyglądać. Więc coś już tu mamy obrane, a ja bym sobie zakończył ten odcinek, żeby was nie zanudzać jakimś zbieraniem żelaza, ale chciałem wam pokazać po prostu, jak ta fabryka wstępnie by wyglądała. Także no, myślę, że to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że jakiegoś streamka muszę walnąć, albo coś po prostu z farmienia tutaj, lub coś po prostu zrobienia. Także no, napiszcie mi, co o tym sądzicie. Do następnego odcinka, piszcie komentarze. Cześć wam, na razie, pa pa.